Donald Tusk, który pisze o tym, że de facto strzelają szampany, rozumiem, w siedzibie Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że te szampany powinny zostać zamrożone, zarówno jakby wygrała nawet pani Le Pen. Nikt nie powinien się cieszyć, jeżeli wygrywa kandydat, który uważa na przykład, że Putin nie jest partnerem do rozmowy. Jeżeli pani uważa, że te call center, które prowadzi pan Macron razem z Władimirem Putinem, który jest zbrodniarzem, to jest dobra droga, to jest to naprawdę zła ścieżka. Poza tym pamiętajmy też o tym, że lewica, czy właściwie opozycja stosuje jakąś taką dziwną narrację, że wygrała Europa, Unia Europejska. Jaka Unia Europejska wygrała? O czym pani mówi? Unia Europejska, która pozwala na neoimperialną politykę Władimira Putina, Unia Europejska, która pozwala na Nord Stream 2, Unia Europejska, która pozwala na sprzedawanie broni, czy relacje biznesowe z Putinem. To jest ta Unia Europejska, którą pani wybiera? Unia Europejska nie zdaje w tej chwili w takim kształcie, jakim jest w tej chwili egzaminu i Polska dzisiaj udowadnia, że wspólnota europejska, te wartości, o których wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, są najważniejsze. I to, tą politykę, którą wy prowadzicie, takiej propagandy, która jest stosowana też również u naszych zachodnich sąsiadów. Przecież w tym programie widzieliśmy przed chwilą, co robią intelektualiści niemieccy. Społeczeństwo niemieckie na przykład nie chce pomocy na Ukrainie. To są te kraje, te standardy zachodnie, o których pani mówi. O tym będziemy rozmawiać.